cześć, jesteśmy Asia i Karol i zapraszamy na awantura z naszym wonderfulowym busem. Pomysł na van life narodził się w głowie Asi. Myślę, że tak 10 lat temu razem z moją koleżanką siadłyśmy sobie tak i pomyślałyśmy, że byłoby idealnie we dwie, jako singielki, podróżować właśnie takim busem. Jeszcze nie było to wtedy w ogóle popularne. Gdzieś to widziałyśmy u kogoś jakby za granicą i obiecałyśmy sobie to, że zrobimy kiedyś takiego busa i będziemy właśnie podróżować. No aż nasze drogi troszeczkę się rozeszły i ja spotkałam Karola 2 lata temu. Powiedziałam o tym pomyśle, że chciałabym właśnie podróżować w taki sposób i on od razu to podchwycił i powiedział, to róbmy to. No i zrobiliśmy swojego busika. W pół roku pracując popołudniami. Samochód kupiliśmy w czerwcu 2021 roku. Zaczęliśmy go przerabiać w sierpniu, weekendowo. Robiliśmy weekendowo, czasami razem, czasami osobno. Pod koniec już, pamiętam, że mieliśmy intensywne popołudnia w grudniu na mrozie, zrobienie mebli i końcowych etapów. No i tak myślę, że w pół roku zrobiliśmy całe auto. Przy planowaniu budowy busa podzieliliśmy to na kilka etapów. Przygotowanie busa, zrobienie izolacji, ocieplenia, mój koszmar, czyli elektryka gdzieś tam świtała dalej, hydraulika, ale gdzieś wcześniej jeszcze był etap prac lakierniczych. Ze względu na to, że elektryka spadła na mnie, cały lakier i blacharka spadła na Asię. To znaczy, ja sobie wyobrażałam to tak, że jeśli ja mam umiejętności plastyczne, a robię zdjęcia, maluję, rysuję i jestem uzdolniona plastycznie, to że to też będzie coś podobnego. Jakby traktowałam to auto jak płótno i stwierdziłam, że dam sobie radę. Okazało się, że jest to brudna, nieprzyjemna robota. Byliśmy cali w pyle. Te pierwsze prace, czyli ścieranie tego jakby starego lakieru, bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na to, a nie było widać tych efektów. Bazą naszego kampera jest Ford Transit z 2005 roku. Wcześniej samochód należał do małej rodzinnej firmy zajmującej się elektroniką, dlatego go wybraliśmy ze względu na idealny stan silnika. Niestety minusem była gnijąca blacha, ale z nią poradziliśmy sobie w sposób następujący. Oddaliśmy do blacharza, a później sami polakierowaliśmy nasz samochód, dlatego nie będzie zbliżeń. Czekaj. To teraz ja zapraszam Was do środka. Nasz Ford jest małym busem i jest podzielony na dwie części, część kuchenną i część sypialną. Więc w tym momencie pokażę Wam naszą kuchnię. Zacznijmy od kuchenki. Możemy ją wyciągać na dwa sposoby. Jeśli jest chłodno na zewnątrz, możemy sobie wyciągnąć ją tędy i wyciągamy ją na blat do góry lub możemy wyciągnąć ją przed busa, tak żeby zapach nie utrzymywał się z jedzenia w busie. To jest jedyna biżuteria, jaką dostałam od Karola. Okej. I mamy kuchenkę na zewnątrz. Teraz możemy gotować. I tak to wygląda. Kuchenka jest u góry i oczywiście niżej musi być butla gazowa. I mamy ją tutaj. I to jest pierdolnik numer 1. Mamy tutaj różne środki czystości, butle, jakieś plecaki i też jak nie chce nam się podnosić stołu do góry, który zaraz zobaczycie, mamy taki mały stoliczek, który jest rozkładany i po prostu jemy na łóżku. Kiedy kupiliśmy auto, zakładaliśmy nasz budżet na 20 tysięcy. Tak. Wyszło nas z kupnem auta, ze wszystkimi tam poprawkami, 30 tysięcy, ale warto zaznaczyć, że sam samochód nabyliśmy za 7 tysięcy złotych. Jego stan silnika był bardzo dobry. Nakładu pracy i nakładów finansowych wymagały obróbki blacharskie. Na to zostało przeznaczone 6 tysięcy kolejne, więc summa summarum do rozpoczęcia prac przy busie wydaliśmy 13 tysięcy, czyli połowę budżetu. A kolejną połowę przeznaczyliśmy na wykończenie. A jeśli ktoś nas zapyta, ile jest warte to auto, to zawsze mówimy, że bezcenne. No bo tak jest, jest bezcenne. Wydaje mi się, że można się sugerować kwotami, które ktoś inny wydał,
ale jednak to wszystko zależy od tego, jakich tych materiałów się użyje i czy idzie się do jakiejś firmy, czy robi się to samemu. Silnik naszego samochodu jest czarny, a pojemność ma 2 litry. Tutaj zapraszam fotele, robione specjalnie dla nas. To jest jedna z dwóch rzeczy, których nie podjęliśmy się samodzielnie. Oprócz tego jest jeszcze wybasto, ale to w następnej części. Tutaj pokażę Wam hydraulikę naszą, czyli wodę generalnie. Poszliśmy po linii najmniejszego oporu, mianowicie mamy 2 zbiorniki, jeden na czystą, drugi na tak zwaną szarą wodę. Mamy na czystą wodę 20 litrów, na brudną 10 litrów. Musieliśmy wpaść na pomysł, jak wypompować wodę z baniaka do kranu, ale tutaj pomogła nam pompka zanurzeniowa. Istotną częścią vana jest ogrzewanie, czyli nasze webasto mamy z takim udogodnieniem, iż jest na pilota i możemy spokojnie go włączać i wyłączać z łóżka. Wszystko jest elegancko. Tutaj mamy szufladę, gdzie są sztućce i różne pierdółki. I na dole mamy szafkę z garnkami, toster i inne rzeczy, które potrzebujemy do gotowania. Mamy też miskę, warto ją pokazać, która jest rozkładana. I ostatnio tutaj do naszego busa dołączyła również nie miska, tylko wiaderko. Wiaderko, którego jeszcze nie używaliśmy, ale zapewne nam się przyda. I jeśli chodzi o tą miskę, jest to miska do wszystkiego. My się potrafimy w niej wykąpać, umyć naczynia, także jest wielofunkcyjna. Jak wygląda ta kąpiel? Stoi tutaj z wodą i obchlapujemy się w tej części. Założenie było takie, że będzie to nasza główna szafa, ale będzie ona zasłonięta. Przed pierwszym wyjazdem nie zdążyliśmy zrobić tutaj zasłonki i przez rok tego nie zrobiliśmy, więc tak funkcjonujemy. To jest nasza jedyna szafa. Kiedy wyjeżdżamy na przykład na miesiąc, to mieścimy się tutaj z ubraniami. Ja mówię, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy uprawiają van life. Ja to nazywam van tripy. Po prostu do tej pory udało nam się na 2 wyprawy udać. Boże Narodzenie 2021 roku wyruszyliśmy hen daleko do Portugalii. Tak, i to był nasz pierwszy wyjazd. Byliśmy w Portugalii i tak nam się spodobała jednak Hiszpania, że postanowiliśmy po prostu zawrócić. Mieliśmy ograniczony jakby czas urlopu, więc stwierdziliśmy, że jednak ta Hiszpania bardziej nam się podoba. Nie żałujemy żadnego kilometra przejechanego. Nie żałujemy. Jak na pierwszy wyjazd, to wydaje mi się, że się rzuciliśmy na głęboką wodę, bo nie sprawdzaliśmy w ogóle wcześniej auta na jakichś mniejszych wyprawach, tylko od razu zrobiliśmy 8000 kilometrów. W tym miejscu podziękujmy osobom, które w nas wierzyły, że nam się samochód nie rozwali. A było ich po drodze. A to był w sumie tylko Rafciu. 8000 zrobione w 3 tygodnie. Tak. No bez usterek. Bez usterek. I drugi wyjazd, poza jakimiś mniejszymi wyjazdami, to tak, była Norwegia. W czerwcu. Tak, także chcieliśmy, żeby jednak było cieplej. No, bardzo mi się podoba w ogóle Norwegia, tak przynajmniej na zdjęciach, na jesień, ale stwierdziliśmy, że chcemy no trochę jakby tego ciepełka zażyć. Ale ciepło, upał jak skurczbyk. Nie, generalnie Saint-Tropez, 25 stopni, 0 wiatru, taki mocny czerwiec. I to była nasza podróż przedślubna? Tak. Bo stwierdziliśmy, że na poślubną nie będzie jakoś czasu od razu po, więc sobie zrobiliśmy przed ślubem wyjazd do Norwegii. No i tam ponad trzy tygodnie, tak. Z Krakowa jechaliśmy do Gdańska, stamtąd promem pod Sztokholm, ze Szwecji na południe na południe Norwegii i później już zachodnim wybrzeżem Norwegii, po same Lofoty, następnie aż pod Tromso i na górę Hesten. Wtedy panowały białe noce w Norwegii, przez ponad 2 tygodnie nie widzieliśmy nocy. I później ruszyliśmy do Laponii. No i kolejne podróże przed nami. Tu mamy nasz bagażnik i elektrownię. W miarę porządek. Nasza elektrownia składa się z akumulatora żelowego 210 amperogodzin. Akumulator zasilany jest na 2 sposoby, zarówno z alternatora, jak i
fotowoltaiki. Na górze mamy panel fotowoltaiczny 345 W, dosyć mocny, ale pod ten panel de facto całą elektrownię dopasowywaliśmy, żeby była mocna. Kupiłem po prostu przewód i ten przewód się rozgałęzia tutaj z bezpiecznikami na 5 różnych gniazdek, które używamy. Póki co nie zawodzi nas w ogóle. W części kuchennej mamy również zlew i tak jak Karol tutaj wspomniał, mamy wodę, także możemy tu myć naczynia, czasami głowę. Jak nie mamy gdzie się zatrzymać na prysznic, to tutaj też dajemy sobie radę. Mamy zwykłą lodówkę i co? I półeczki, w których mamy jedzenie, makarony, taką suchą żywność. Na dole jest też wysuwana szuflada z naczyniami, z kubeczkami i tak dalej. I tu ciekawostka, mamy zabezpieczenia dla dzieci. Nie wygląda to ładnie, ale spełnia swoją funkcję, czyli po prostu w trakcie podróży szafki nam się nie wysuwają. Tutaj mamy taką szafkę, w której mamy kosmetyki, dlatego, że tutaj mamy lusterko i jest to po prostu obok siebie, więc możemy sobie wyciągnąć. W wolnym czasie tak naprawdę lubimy na przykład pływać na supach, a pływanie na supach wzięło się właśnie z wyjazdu do Portugalii, kiedy szukaliśmy kajaków. Prawda? Tak. Żeby pływać na kajakach. Pan nam zaproponował właśnie deski, żeby pływać na supach. No i właśnie spodobało nam się bardzo. Wróciliśmy i przed wyjazdem właśnie do Norwegii zakupiliśmy swoje supy i pływamy. I też zaraziliśmy, wydaje mi się, że znajomych. A zwłaszcza, że Norwegia ma do tego pełne pole do popisu. To wszystkie te jeziorka, lodowce, krajobrazy, wspaniałe także krajobrazy, także dużo pływaliśmy po dużo prostu pływaliśmy w Norwegii. Tak, tak. Jeszcze co robimy w wolnym czasie, jak jesteśmy w podróży? Szukamy tylko miejsca z ładnym widokiem na wieczór i gotowanie. Ja jestem wielkim pasjonatem gotowania, ale niestety tego w busie nie mogę robić, jestem za wysoki, więc pałeczkę przejmuje Asia. Ja za to jestem mistrzem w zmywaniu. Tutaj, kurczę, muszę pochwalić moją małżonkę. Potrafi takie specjalnie przyrządzić na tej kuchence w busie. Co jeszcze robimy w trakcie podróży? Ja uwielbiam mieszać tą wolność, tą naturę, gdzieś zastosowanie tych technologii obecnych, więc uwielbiam w pięknym plenerze odpalić rzutnik i oglądać jakiś film na łonie natury. No, niesamowite to jest. No, Karol jest właśnie ten, który lubi technologię, a ja wyciągam krzyżówki. Także ja mam trochę mentalność starszej pani. Co jeszcze cenimy w podróżach vanem? Tą wolność. Jedziemy. Jesteśmy zmęczeni, nie musimy nigdzie dojechać do hotelu, tylko Asia wyszukuje miejsca na nocleg, skręcamy i za parę chwil jesteśmy w pięknych miasteczkach, których w życiu byśmy nie zobaczyli podróżując w tradycyjny sposób samolotem. O, i te piękne miejscówy. Pobudka z pięknym widokiem to jest to, za co uwielbiamy właśnie jazdę kamperem. Z racji tego, że podróżujemy typowo jakby wycieczkowo i żeby zwiedzać, to tak naprawdę bardzo dużo się przemieszczamy, mało siedzimy w jednym miejscu. Brakuje nam tego leniuchowania, żeby w jednym miejscu spędzić jakiś dłuższy czas, aczkolwiek zawsze chcemy z takiego wyjazdu jak najwięcej wyciągnąć, więc dużo zwiedzamy, przemieszczamy się, w sumie codziennie, praktycznie codziennie jeździmy i raz się zdarzyło, że tam 1000 kilometrów pokonaliśmy. Takim największym minusem takiego małego busa jest brak toalety i jednak prysznica. Wewnątrz, tak. Tak, bo jakby kąpiemy się w miejsce, ale jednak czasami brakuje nam tego, żeby się wykąpać po prostu pod prysznicem. I szukanie toalety, kiedy jest potrzeba, a nie ma nigdzie w pobliżu toalety, jednak jest problematyczna. Czegoś nam jeszcze brakuje w busie? Kotków. Karolowi nie. Teraz część sypialniana. Jak widzicie, jest to dosyć małe łóżko i podczas pierwszej podróży do Portugalii dawaliśmy sobie radę. Na długość ja tutaj spokojnie jestem w stanie się położyć, Karol niestety nie i spaliśmy na tak zwanego banana i wytrzymaliśmy tak 4 tygodnie, stwierdziliśmy, że musimy coś z tym zrobić i dorobiliśmy dostawkę i dzięki temu teraz nie śpimy w poprzek, tylko wzdłuż. Także teraz śpimy tak, z dostawką na nogi.
i teraz się wysypiamy jak nigdy. Z takich dodatków, ja jestem bardzo dużą estetką, więc jakby dbam o takie rzeczy i bardzo musi tu być kobieco, więc mamy również takie poduszki i kocyk z naszym logiem, które zrobili nam znajomi na moje urodziny, makramy. Jeszcze tutaj kiedyś zawisną zdjęcia naszych kotków, ale to musi się Karol zgodzić, bo on nie chce, ale to tak gdzieś będą jeszcze kotki. Jeśli chodzi o mnie i o Karola, to wydaje mi się, że mamy bardzo ze sobą dużo jakby wspólnego. Ja jestem Asią w spodniach, a Asia jest Karolem w spódnicy. No, nie dzisiaj akurat. No. Wydaje mi się, że mamy bardzo podobne charaktery, tak? Jeżeli chodzi o rozmijanie się, to mamy zupełnie skrajne zawody i tutaj właśnie nie możemy znaleźć nici porozumienia, ale w życiu nam to nie przeszkadza. Ja jestem fotografem ślubnym, przede wszystkim ślubnym i też chciałabym zacząć działać w fotografii sensualnej, kobiecej. Także jestem fotografem i fotografuję wszystko, co jest związane z miłością i poświęcam temu każdą wolną chwilę. I to kocham. To jest połączenie mojej pasji i pracy, więc mi się udało. Tak, a ja jestem prawnikiem, praktycznie na etacie, także ja nie mam wolnego czasu i takich możliwości jak Asia z wykorzystaniem tego wolnego czasu, więc tutaj mamy, że tak powiem, to niedopasowanie. Asia by chciała najchętniej w zimę wyjechać. Ja niestety nie mogę. No, ale na szczęście mam rozmowę szefową i udaje się chociaż te dwa wyjazdy w roku dograć. Nie mamy co narzekać też, nie? Nie, nie ma co narzekać, ale mówię, tu mamy kompletnie skrajne zawody. Co uwielbiam w tych podróżach naszych, że jesteśmy tam też we dwójkę. Kurczę, na 3 tygodnie zamknięci w małej puszce, a dogadujemy się świetnie. Czasami się tylko sprzeczamy, ale raczej się... Kiedy? Znaczy to też nas... Nagrywa. Się znamy 1,5 roku. Kotek, już prawie 2 lata. I tak naprawdę, no biorąc ślub 2 tygodnie temu, to jest szaleństwo, ale my przez jakby te podróże mieliśmy skrajne sytuacje, tak, gdzie niejedna para bardzo by się ze sobą pokłóciła. Wydaje mi się, że się dogadujemy i bardzo nas to do siebie zbliżyło. I naprawdę polecamy każdemu nie tylko życie w wanie, co też jest na pewno wspaniałe, ale my możemy od siebie powiedzieć, że polecamy wam takie podróże, nawet krótkoterminowe. Zdecydowanie polecamy wany. Tutaj też ciekawostką jest, że jest to łóżko, ale pod spodem mamy blat i podnosi się do góry i mamy stół z kanapą. Przy naszym stoliku mieści się 5 osób, jest to już sprawdzone, jest komfortowo, przytulnie. Cała konstrukcja opiera się na metalowej nodze. Takiej nogi nie można niestety dopaść w pierwszym naszym sklepie. Musieliśmy poprosić naszego kolegę Adama o stworzenie takiej metalowej nogi. Dzięki, Adam, raz jeszcze. Konstrukcja jest przymocowana do podłogi, podstawa, a do stołu, do blatu jest nasadka i w ten sposób możemy regulować wielkość. Wiadomo, jak to w wanie, trzeba wykorzystać każdą przestrzeń, dlatego my pod siedziskami mamy ukryte 2 pierdolniki. Tutaj znajdują się 2 słupy, jest wszystko wykorzystane w 100%. Po drugiej stronie trzymamy pościel i rzeczy, które używamy mniej. O, znalazła się karimatka i płachta, i widać elektrownię. Rozpoczęła naszą przygodę z naszym kamperem. Opinie były podzielone, zazwyczaj były pozytywne, że to jest wariactwo, ale w pozytywnym aspekcie. Część głosów było, po co nam to, przecież nie będziecie z tego korzystać, przecież to jest czasochłonne, kosztochłonne. Że to jest stare auto. Stare auto wam się na pewno rozklekoczy po drodze. No jakoś się nie rozleciało, jakoś nie zmarnowaliśmy czasu na robienie tego. Zdecydowanie polecamy wszystkim, nie słuchajcie ludzi, którzy wam to odradzają. Dopóki nie spróbujecie, to się nie dowiecie. To znaczy, jeżeli chcecie zacząć i zacząć budować tego busa, to po prostu skupcie się na sobie, a nie słuchajcie ludzi, bo wydaje mi się, że zniszczą to wasze marzenie. A tak jak mówię, ja też miałam na początku tak, że jak słuchałam tych złych opinii, to nieraz myślę sobie, może faktycznie oni mają rację, ale na szczęście spotykaliśmy na swojej drodze ludzi, którzy radośnie podchodzili do tego naszego pomysłu i tak samo my też chodziliśmy wcześniej na spotkania z różnymi podróżnikami, którzy pokazywali nam swoje busy od środka i faktycznie oprowadzali nas tak, jakby to był ich dom. Ta taka rodzina vanlife'owa jest tak wspaniała i pokazuje tą taką dobrą, pozytywną stronę tego vanlife'u,
że warto skupiać się na tych osobach i tych osób słuchać, a wydaje mi się, że nawet jeśli jesteście niepewni, co zrobić, jak zrobić, to jak napiszecie do tych osób, na przykład do Kasi i do Łukasza, przed robieniem busa, bardzo nam dali takiego kopniaka do przodu, żebyśmy to zaczęli robić. Pokazali, że wszystko się da zrobić. I otaczajcie się tylko takimi osobami, a na pewno wam to wyjdzie. I my tak robiliśmy i teraz te osoby, które były negatywnie nastawione do tego, wspierają nas i cieszą się tymi. Pierwsi kibice. Podróżami. Kibice sukcesu, ale dla tych, co się jeszcze wahają, słuchajcie, spróbujcie, zróbcie to. Może być tak, że zrobicie busa i wam się to nie spodoba, no i ale to, co wyciągnięcie przy budowie, ile umiejętności, To zawsze zostaje gdzieś, nie? Samo robienie busa już jest dużą przygodą, wartą przeżycia. A nawet jeśli coś się po drodze zepsuje, to wszędzie są ludzie, którzy po prostu pomogą. I to każdy podróżnik może to powiedzieć. Dzięki Van Life'owi też właśnie zobaczyłem, że świat jest kurde dobry. Ludzie są dobrzy. Przejechaliśmy 13 tysięcy kilometrów na razie busem w tych naszych dwóch podróżach. I samych ludzi pomocnych spotkaliśmy. Nikt nigdy nam na złość nic nie zrobił, a spotkaliśmy naprawdę samych dobrych ludzi, także polecamy wam też pod tym względem. My jesteśmy otwarci i jak tylko wy też podróżujecie, to jak tylko będziecie widzieć, że my gdzieś jesteśmy, to piszcie do nas, bo my z przyjemnością się spotkamy. Czy coś jeszcze tam powinnam powiedzieć wcześniej, bo nie. Elomordy. Elomordy i wariaty. Asia. Karol. Bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, za to, że nam się udało wspólnie nagrać ten materiał. Powiedzcie nam jeszcze wszystkim, gdzie można was znaleźć w internecie. Więc tak, na Instagramie prowadzimy profil pod nazwą... Pamiętnik. Profil pod nazwą wonderful.pl, a jeśli chcielibyście sesje zdjęciowe, to zapraszam serdecznie do mnie na profil, też na Instagramie Joanna Marzec Foto. Zapraszamy serdecznie, wszystkie linki oczywiście do znalezienia pod spodem. I co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że znaleźliście tutaj garść inspiracji. Jeśli tak, to napiszcie nam koniecznie w komentarzu, co wam się podobało, co was zauroczyło, co chcielibyście skopiować u siebie w wanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Ale profeska! No. Ja pierdzielę!